Trenerze mecz z Kaliną Gubin znów przypominał Dreszczowiec, dwie krańcowo różne połowy w wykonaniu biało-zielonych. Tak, to były dwie różne połowy, ale na szczęście finalnie to my wygrywamy ten mecz. Zadowolony? Pytanie z czego? Z wyniku na pewno tak, z gry momentami bardzo, momentami nie bardzo, ale szukamy tego, żeby pewne rzeczy poprawić, żeby być jak najlepiej przygotowanym na Ślęzę Wrocław. Ślęza bez Pawła Sasina, Adama Samca i Pawła Wojciechowskiego to jeszcze młodsza drużyna. Młodsza, czyli nieobliczalna. Czego ty się spodziewasz po konfrontacji z Wrocławianami? Na pewno spodziewam się zespołu, który będzie chciał grać w piłkę, który będzie chciał mimo wszystko wygrać mecz albo minimum odebrać punkty rekordowi. Taki zespół, jeśli będziemy przygotowani na taki zespół, no to jesteśmy przygotowani na wszystko. No to właśnie, zapytam o ostatni meldunek, najświeższy meldunek i raport zdrowotny i ten mówiący o dyspozycji rekordzistów przed sobotnim spotkaniem. Mam wszystkich zawodników do dyspozycji, a wczoraj na treningu powiedziałem takie jedno zdanie dotyczące faktu. Rozmawialiśmy o faktach, że faktem jest to, że po raz pierwszy, będąc w rekordzie, mam taką bolączkę głowy dotyczącą składu na mecz ze Ślęzą Wrocław. Już od 8 lat, mimo młodego wieku, w seniorskiej ekipie rekordu Mateusz Madzia. Stąd kilka pytań natury quizowo-historycznej. Ile dotychczas odbyło się spotkań ligowych między rekordem a Ślęzą? Powiem szczerze, że na pewno bardzo dużo. Konkretniej? 8? 14. Ile z nich wygrali biało-zieloni? 6. 3. Pozostałe to 4 remisy i 7 porażek. Najwyższa przegrana rekordzistów? 8-2. Dokładnie, 2-8 z 26 maja 2021 roku. A kiedy miała miejsce pierwsza wygrana rekordzistów? Myślę, że w 2018 roku. 3-0 z września 2021. Kto strzelał bramki w tym meczu? Strzelam, że Damian Hilbricht. 2 i Dawid Nagi. Jan Ciućka 2, Tomasz Nowak 1. A rezultat ostatniego jesiennego meczu we Wrocławiu ze Ślęzą? Remis 2-2. Bilans bramkowy wynosi 30 goli dla Ślęzy, 19 rekordu. Ile z nich strzelił Mateusz Madzia? Chyba niestety 0. Ale mam nadzieję, że to się zmieni po sobotnim meczu. Kasper, wypada pogratulować. Pierwsze dwa trafienia w rundzie rewanżowej. Strzelba wreszcie odblokowana. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że w końcu odblokowana i że jeszcze mi się uda strzelić kilka bramek. Będą takowe już w najbliższą sobotę? Miejmy nadzieję, że tak. Zrobię wszystko, żeby tak było. No a jakie masz osobiste, personalne wspomnienia z konfrontacji z wrocławską Ślęzą? Osobiście to tylko pamiętam ten ostatni mecz, w którym właśnie zdobyłem bramkę. Zremisowaliśmy tam 2-2. Po bardzo ciężkim meczu. Pamiętam, że właśnie mieliśmy ciężko w tym spotkaniu. Ale udało się wywieźć stamtąd remis i mam nadzieję, że teraz uda nam się wygrać. Czego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.